Pojedynki drużyn żużlowych z Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. Pojedynki drużyn żużlowych z Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Bez względu na wizowaną kolejność, w efekcie miejsce rozgrywania spotkania od zawsze, od lat miały swoją specyficzną dramaturgię, niepowtarzalny smak i aromat. Nie ma podstaw, by sądzić, że dziś 2 lipca będzie inaczej. Łukasz Kotalla, dzień dobry Państwu, witam wszystkich kibiców ze Stadionu Żużlowego przy ulicy Śląskiej nad Wartą. Lepszej rekomendacji nie trzeba, zapnijcie Państwo mocno pasy, czas na 58. już oficjalne derby ziemi lubuskiej. Charyzmatyczna postać i syn, myślę, gorzowskiego żużla, ten Stanisław Chomski, od zawsze kojarzył mi się jako człowiek twardej, prawdziwie twardej i żelaznej ręki. W konsekwencji podejrzewałem go o mundialowe sympatie związane z Niemcami. Tymczasem myliłem się, drodzy Państwo, bo ten Stanisław Chomski kibicował Brazylijczykom. Nie powiodło się, Francuzi wyeliminowali brazylijskie Kanaki. W konsekwencji komu będzie ten gorzowskiej stali teraz swoje pozytywne uczucia przekazywał przed telewizorem? Przed telewizorem to nie wiem, bo kolizja terminów jest bardzo duża i bardzo mało człowiek ogląda, ale ja wiem, to już dla mnie to są mistrzostwa Europy, tak można powiedzieć, aczkolwiek impreza piękna hołduje takim wielkim spektaklom. Na pewno odpadła Brazylia, która, no, tak jak fachowcy mówili, no, nie wszystko pokazuje, chyba na więcej ich nie było stać, zbyt wolno to się wszystko rozgrywało. No Niemcy mają, jak to pan powiedział, taką też charyzmę i zaciętość. No są u siebie w domu, można powiedzieć. Na pewno po odpadnięciu by straciło to wiele kolorytu, zwłaszcza na cały biznes, który wokół się kręci, bo to jest napędza imprezy. Wynik sportowy widzę jest czasami sprawą chyba drugorzędną dla niektórych tych ludzi, którzy się kręcą wokół mundialu. Dużo legend przecież krąży wokół naszej reprezentacji, doboru, dlaczego tak, siak było. Lubiłem twardą piłkę angielską, teraz ja wiem komu. Włosi mi nigdy nie rajcowali, choć dobrze grają. Nie wiem, może Francuzi z sentymentu, że są byłymi mistrzami świata. Wspomniał Pan o tym biznesie, ten żużlowy biznes pierwszoligowy dziś zdecydowanie skierowany na Gorzów Wielkopolski, bo tu derby, ja wiem, że Pan, który jako trener i jako przecież żużlowiec wielokrotnie uczestniczył w meczach pomiędzy gorzowską Stalą a ZKŻ-em, zaprzeczy, powie, że to mecz jak każdy inny i trzeba do rywala podchodzić z pokorą, ale z punktu widzenia trenera to chyba mimo wszystko jednak niesamowite święto, jeżeli chodzi o możliwość udziału w meczu, który powoduje tak duże emocje, jak widać już na trybunach. Tak, zgadza się, budzi emocje. Nie pamiętam, kiedy tyle ludzi już zasiadło półtorej godziny przed zawodami. Nieraz to był komplet w publiczności w innych meczach. No, budzi emocje wśród wielu osób, które jest związanych z klubem, z miastem. No, trudno się teraz oddzielić biznes, zwłaszcza od sportu. Bez tego nie da rady się to wszystko kręcić. No, ja też widzę, że politykom też zależy, żeby tych lokalnych potyczkach, no, być górą. I
my jesteśmy tymi wykonawcami, no, spełnieniem jakichś tam założeń, marzeń kibica, skończywszy nawet na politykach. My, jak pan powiedział, no, podchodzimy jak do każdego meczu, niemniej no, to się udziela. Świadomie nie zapytam pana o spekulacje dotyczące dzisiejszego spotkania, bo wiadomo, że to jest mecz jak inny, ta magia unosi się w powietrzu i dotychczasowe dokonania, czy nawet forma być może nie mieć znaczenia. Natomiast zapytam, ile krąży, ile jest prawdy w tych legendach krążących gdzieś na portalach internetowych dotyczących specjalnego przebiegu, specjalnego cyklu przygotowań przez pana zespołu do dzisiejszego spotkania? Może więcej przez to okrążeśmy wykręcili na torze, może to specjalne, nic specjalnego nie robimy, jeździmy na torze podobnym jak zawsze, jak w tym roku. Każdy ma gospodarz swój, jakąś specyfikę, do której chce się przygotować. Także tu naprawdę no, nie było. No, było spotkanie integracyjne z władzami klubu i sponsorami. No. Każdy nam próbował unaocznić, że to jest tak ważny mecz. My to czujemy, wiemy, no, ale na tym świat się nie kończy. To nie jest wojna, od której można popaść w jakąś niewolę, tylko to jest potyczka sportowa, która wyzwala, jak już wcześniej powiedziałem, duże emocje. Niemniej, no, oby te emocje nie były przelewane na jakieś ekscesy w trybunach, żeby była to sportowa walka, a kto wygra, niech wygra, a to się mówi lepszy. No. Chciałbym, żeby tymi lepszymi byli moi zawodnicy, choć no, przed samym startem mamy troszeczkę gorzej. To nie jest wojna, to w dalszym ciągu powiedział trener Stali Stanisław Chomski, wydaje się, panie trenerze, święte słowa. Oczywiście, potwierdzam. Zapytany o to, tak samo bym odpowiedział. Przyjechaliśmy na sportowe zawody i myślę, że w takim duchu będą te zawody przebiegały. Z jaką drużyną na mundialu trener Aleksander Janas sympatyzuje? Bo ja wiem, bardzo jestem pochłonięty teraz żużlem. W mundialu powinni wygrać ci, którzy... No, strzelą najwięcej bramek. Świadomie pytam o tę filozofię, czy ten duch bojowości teraz na czasie, ten Teamgeist niemiecki, jeżeli chodzi o zawody w Niemczech, będzie dziś po stronie ZKŻ-u, będzie dziś po stronie Falubazu? Będziemy walczyli o wszystkie punkty, będziemy chcieli zdobyć ich jak najwięcej po to, żeby te zawody rozstrzygnąć na swoją korzyść. Po to tu przyjechaliśmy, nie odpuszczamy. Myślę, że swoją postawą zawodnicy potwierdzą, że w Zielonej Górze też przypadkiem nie wygraliśmy z Gorzowem. Przenosimy się już wspólnie z kamerami na płytę stadionu żużlowego, na płytę toru żużlowego przy ulicy Śląskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Czas już na 58. oficjalne derby ziemi lubuskiej. Trzecia w ligowej tabeli gorzowska Stal na zapleczu Ekstraligi podejmuje dziś odwiecznego rywala, lidera tabeli ZKŻ Kronopol Zielona Góra. W 57 etapach dotychczasowej rywalizacji 37-krotnie zwyciężali gospodarze dzisiejszego meczu. ZKŻ, popularny Falubas, był lepszy 19 razy. Tylko raz, dokładnie w 1988 roku, 18 lat temu, tu na tym torze. Czemu nie dziś zanotowaliśmy jedyny remis w tej rywalizacji? W tym sezonie zespoły spotkały się 23 kwietnia. Na torze w Zielonej Górze po dramatycznym, niezapomnianym meczu Górą ZKŻ Kronopol w niepełnym wyniku wygrana podopiecznych trenera Aleksandra Janasa 48-41. Jak będzie dziś wszyscy w Gorzowie, jeżeli chodzi o sympatyzowanie z ekipą drużyny prowadzonej przez trenera Stanisława Chomskiego, liczą, że uda się wygrać i odrobić punkt bonusowy. Oczywiście w goła odmiennych nastrojach i zgoła odmienne zdania mają dziś kibice żużla w Zielonej Górze. Już za chwilę rozpoczniemy wielkie sportowe święto. Raz jeszcze Łukasz Kotalla mam zaszczyt przywitać wszystkich sympatyków sportu żużlowego. Tak w Zielonej Górze, tak w Nowej Soli, tak w Gorzowie Wielkopolskim, bo dzisiejszy mecz relacjonujemy dla zielonogórsko-nowosolskiej kablówki i miejskiej telewizji w Gorzowie Wielkopolskim. Wyścig pierwszy, jedziemy zgodnie z drugim zestawem pól startowych, który wylosował sędzia Wojciech Krocki, a więc Senkota z Lindgrenem, Dąbrowski z Głuchem. Lepiej wystartowali Zielonogórzanie, Lindgren z Senkotą, ciasto w tym pierwszym roku, no i już upadek Grzegorza Senkoty. No i za chwilę trzeba będzie poczekać na interpretację arbitra. Oczywiście wyścig został przerwany.
Dużo lepszy start Zielonogórzan, tak Zengoty, tak Lindgren, a te bardziej wewnętrzne pola startowe na tym etapie zawodów uprzywilejowane, jeżeli chodzi o dojazd do łuku, ten dociąg do 30 metra. Świetnie wykorzystali to Zengota z Lindgrenem, no ale później widzieli Państwo ciasno w pierwszym łuku, gdzieś tam ta twarda rywalizacja. No i teraz decyzja sędziego Wojciecha Grodzkiego ucieszyła gorzowską część widowni, bo tym, który zostanie wykluczony, jest 18-letni wychowanek zielonogórskiego klubu Grzegorz Zengota i to bez niego wezmą udział zawodnicy w drugiej odsłonie tego inaugurującego dzisiejsze derby wyścigu. Krótka kosmetyka i reakcja ustawień motocykli wszystkich trzech uczestników powtórki wyścigu numer 1. Przypomnę, że w nim w kasku czerwonym drugie pole startowe dla 19-letniego Sławomira Dąbrowskiego. Na ostatnim polu startowym w kasku niebieskim najbliżej bandy otaczającej tor przy ulicy Śląskiej Andrzej Głuchy, poobijany Andrzej Głuchy, którego nie będzie w stanie wesprzeć w tym meczu jego kolega Kamil Brzozowski, który jak pamiętamy złamał palec lewej ręki w zawodach zaplecza kadry juniorów we wtorek w Toruniu. W konsekwencji duża szansa dla Sławomira Dąbrowskiego dziś zasygnalizować swoją obecność w składzie. No i ten osamotniony, jeżeli chodzi o skład zielonogórzany, już bez wsparcia Grzegorza Zengoty. Fredrik Lindgren znów najlepiej wystartował. Został Dąbrowski, Lindgren na czele, Głuchy po zewnętrznej, tam szuka swojej szansy zawodnik w kasku niebieskim. No i 20-latek, który był rewelacją meczu 23 kwietnia przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze, już na tym etapie zawodów. Kiedy mówiło się, że to będzie niesamowicie twardy, że co dwa wyścigi będzie, co zapowiadał zresztą sędzia dzisiejszego meczu Wojciech Grodzki, zlewał ten tor wodą. Nie da się atakować tak szeroko, a jednak ustawienie motocykla Andrzeja powoduje, że teraz nie byle kto, po 21-letni znakomity, jeden z najlepszych juniorów na świecie, kto wie, czy nie najlepszy, przekonamy się po finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Fredrik Lindgren ogląda teraz plecy wychowanka gorzowskiej stali. Głuchy jako pierwszy rozpoczął ostatnie okrążenie. Lindgren coraz bliżej. Lindgren to doświadczony żużlowiec. Znakomicie zna trajektorię angielskich torów, przypominających ten gorzowski. Jeszcze raz spróbuje, wyłamie, wykontroluje motocykl, ale to nie zmienia faktu, że wyścig numer 1 wygrywają żużlowcy, wygrywają młodzieżowcy gorzowskiej stali dzięki fantastycznej akcji w pierwszym łuku tego, który ma uzasadnione powody do radości. Wydawało się, że na tym etapie zawodów nie będzie jeszcze takich ścieżek uprawniających zawodników do ataków pozewnętrznych, a teraz Andrzej Głuchy raduje się, bo w tym sportowym żużlowym święcie oby nie zepsuło, nie zachwiało nam tego fantastycznego nastroju sportowego zachowanie kibiców. Sławomir Dąbrowski i Andrzej Głuchy, który wygrał ten wyścig, przywożą 4 punkty do mety i to oni lepiej rozpoczynają 58. derby ziemi lubuskiej. Awizowany dziś pod numerem 9 w ekipie gorzowskiej stali Finn Jonas Kylmäkorpi jest dziś na stadionie, jest dziś duchowo ze swoim zespołem, ale z uwagi na ból w dalszym ciągu kontuzjowanego obojczyka rekonwalescent dziś nie wesprze gorzowskiej stali w rywalizacji z Zetka Rzetem, no i w konsekwencji szkoleniowiec gospodarzy, trener Stanisław Chomski, zdecydował się na zastępstwo zawodnika, a więc miejsce Jonasa Kylmäkorpiego za każdym z czterech jego awizowanych nominalnie wyścigów. Zastępować go będą koledzy. Na początek Michał Rajkowski jest tym, który zastąpi Fina. 22-latek, dla niego zarezerwowane jest pierwsze pole startowe. Obok niego Mariusz Staszewski, dalej Piotr Paluch i Zbigniew Suchecki. Chciałoby się rzec czterej gorzowianie na torze, ale dwaj w barwach ZK Rzetu. Bo i Mariusz Staszewski, wychowany podgorzowskim Koszęcinie, 22-latek w kasku białym, zdobywają już od kilku sezonów punkty dla drugiej z lubuskich stolic, jeżeli chodzi o rozgrywki żużlowe. No i teraz prestiżowy pojedynek. Rajkowski z Paluchem to para stali, Staszewski z Sucheckim to para ZK Rzetu. Lepiej rozpoczęli gorzowianie. 4-2, jak będzie teraz? Został Staszewski, nieźle Suchecki i Paluch z Rajkowskim na czele stawki.
Paluch po zewnętrznej przedziera się na drugą pozycję. Nie liczy się kompletnie Suchecki. Gdzieś tam, nie wiem czy to opona, czy to motocykl, to już nie ma znaczenia, bo liczyć się tylko w grze będzie Staszewski już bez Sucheckiego. A ZKZ w tym drugim wyścigu w Gorzowie dostaje lanie, bo przegrali start, przegrywają 1-5, a Suchecki już tylko gdzieś tam spogląda z utęsknieniem na Staszewskiego, że to on ścigać teraz będzie Lajkowskiego i prowadzącego Palucha, bo jego motocykl spowodował, zdyskwalifikował go już na początku tego spotkania. Staszewski coraz bliżej Michała Lajkowskiego, doświadczony zawodnik, wychowany tu w Gorzowie, zna wszystkie ścieżki tego obiektu, ale Michał Lajkowski to utalentowany chłopiec i zrobi wszystko, aby dowieść te dwa punkty z jednym punktem bonusowym do mety. No fatalnie zaczyna ten mecz ZKZ Kronopol w opałach, jeżeli tak, to jadą do mety, choć jeszcze próbuje Mariusz Staszewski w barwach ZKZ, tu jeszcze jedna akcja, jeszcze jedna szarża, ale dostaje szprycę po oczach tym pyłem, tą nawierzchnią częścią toru. No i teraz szaleństwo przy Śląskiej w Gorzowie, minerowe miny, spuszczone gdzieś tam nosy kibiców z Zielonej Góry, bo Mariusz Staszewski tłem dla 22-latka w barwach gorzowskiej stali, tym bardziej kompletnie gdzieś tam poza jego zasięgiem doświadczony kapitan stali Piotr Paluch, a Zbigniew Suchecki nie kontynuował już jazdy od pierwszego łuku. No i teraz myślę, że trener Aleksander Janas będzie mocno się zastanawiał, mocno obserwował się to, co będzie działo się na torze, bo jeżeli w następnych wyścigach, no ale przecież pojadą liderzy, pojedzie Hemil, pojedzie Walasek, pojedzie Okoniewski w ciągu dwóch biegów już wkrótce, nic na korzyść ZKŻ-u się nie wydarzy. Trener Janas będzie zmuszony korzystać z rezerw taktycznych. Powiewają teraz żółto-niebieskie flagi nad trybunami Stadionu Żużlowego przy ulicy Śląskiej w Gorzowie. W zasadzie wszystkie zawizowanych 12 tysięcy miejsc w informatorach. Dziś chyba zajęte tak te siedzące, tak te stojące, jeżeli chodzi o wszystkie sektory, również ten zarezerwowany dla kibiców, przyjezdnych kibiców z Zielonej Góry. Na Państwa ekranach rekordzista tego toru, ten, który w latach 99-2001 reprezentował barwy Pergo Gorzów. Rozpoczynał na torze w Pawłowicach, 3 sezony spędzone w Gorzowie. 62 sekundy i 23 setne wynosi czas Okoniewskiego, który uzyskał 22 kwietnia 2001 roku w meczu Stali Gorzów z Unią Leszno. Dla niego zarezerwowane najbardziej wewnętrzne pole startowe i to uzasadniona informacja dla kibiców z Zielonej Górze, kibiców sprawnionych tych udanych występów teraz zawodników w kaskach koloru żółtego i białego, że Rafał Okoniewski będzie jednym z tych zawodników, którzy będą się liczyć w końcowej stawce na mecie. Partnerem Okoniewskiego mistrz świata 96. Amerykanin w kasku białym, oczywiście Billy Hemil, a para Szwedów w barwach stali to David Rudd, kask żółty i debiutujący w ekipie z Gorzowa w kasku niebieskim Kim Jansson. Świetny start Davida Rudda, został kompletnie Billy Hemil, walczy Okoniewski, walczy z młodym Kimem Janssonem. Kto będzie drugi? Chyba Okoniewski, jednak nie Kim Jansson. ZKŻ kompletnie bezbarwny, ZKŻ kompletnie bezradny na tym etapie zawodów, a mistrz świata z 96 roku Billy Hemil zawodzi jak w meczu pierwszej rundy w Ostrowie Wielkopolskim. Szaleństwo na trybunach, przygotowany motocykl Davida Rudda do zawodów, przygotowany Kim Jansson, próbuje walczyć Okoniewski, a nie liczy się po raz kolejny w najważniejszych meczach ZKŻ-u Billy Hemil. No teraz prawdziwe lanie w 58 derbach ziemi lubuskiej. ZKŻ dysponujący, jak mawiają fachowcy, większym potencjałem. Teraz chłopcem do bicia w tych pierwszych trzech wyścigach dla ekipy trenera Stanisława Chomskiego. No kompletnie pogubił się, nie trafił z przełożeniem Billy Hemil. Okoniewski traci około 20 metrów do Kima Janssona, młodziutkiego Szweda w barwach stali. No i póki co duch tutaj zbiorowej bojowości, jeżeli chodzi o hardość Stali Gorzów, zwycięża w tej chwili kompletnie ZKŻ, zniechęcony ZKŻ, bo Okoniewski stracił sporo dystansu. Hemil był statystą w tym wyścigu, chyba jeszcze większym niż Suchecki, któremu zdefektował motocykl. No i w konsekwencji kolejny sukces dubletem gospodarzy, kolejne 5-1. No i teraz ZKŻ w opałach, bo już po trzech wyścigach traci 10 punktów, a myślę, że kibice z Zielonej Góry chyba swoje tutaj żale powinni mniej do zawodników stali kierować, a bardziej
do własnych żużlowców, którzy póki co zdają się jako zespół gorzej przygotowany do zawodów na Torze Trzyśląskiej w Głorzowie, bo póki co prawdziwe święto kibiców stali, bo ich żużlowcy prowadzą 14-4. Niezły występ w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Elite Knockout Cup zanotowali obcokrajowcy ZKŻ-u Chrono Pols Łaby. W swoim pierwszym wyścigu Billy Hemil zdobył w tych zawodach 11 punktów, a Fredrik Lindgren 9 punktów z jednym punktem bonusowym, pomimo że ich wilki przegrały na wyjeździe z zespołem Orłów z Eastbourne 17 punktami 38-55. Lindgrena oglądamy już na torze, on gotowy już pod taśmą startową, w tym białym w zasadzie, w tym kasku koloru srebrnego, a ten złoty kask znamionujący nadzieję dla kibiców usytuowanych w sektorze zarezerwowanym dla kibiców przyjaznych, kibiców z Zielonej Góry, Grzegorza Walaska. To kolor nadziei, kolor, że w tym czwartym wyścigu ZKŻ zacznie odrabiać straty. Walasek po próbnym starcie zdecydował się na zmianę motocykla. Zobaczymy, czy zachował się jak prawdziwy profesor, przewidując to, co może wydarzyć się na torze, czy być może gdzieś tam będzie miał kłopoty jak jego koledzy. Walasek z Lindgrenem, a para gospodarzy to Niklas Klingberg, po raz pierwszy dziś szedł na torze, podobnie jak Walasek. I Andrzej Głuchy, który już raz dziś pokonał Lindgrena. Świetny start Walaska! Nieźle Fredrik Lindgren, on zaatakuje po zewnętrznej, no i on przedziera się na trzecią pozycję. Walasek szeroko, za szeroko wyprzedza go Szwed. Walasek ma kłopoty z motocyklem, no i wyścig oczywiście jest przerwany. Czerwona chorągwia na torze, czerwona chorągiew na torze, gdzieś tam czyżby nierówny start sędzia klasy międzynarodowej arbiter z Opola, pan Wojciech Grodzki, dba dziś o prawidłowy przebieg tych zawodów, wiedząc, jak wielkie emocje budzi rywalizacja tak jednej, tak drugiej drużyny. Chce, by wszystko było na tip-top, by wszystko było idealnie, zgodnie z regulaminem, bo innej możliwości przecież nie ma, aby na torze sami żużlowcy siłą własnych motocykli, własnych umiejętności, własnej psychiki zadecydowali o tym, gdzie dziś pojadą dwa ligowe punkty, gdzie dziś pojedzie, czy pozostanie punkt bonusowy. Wszyscy cztery uczestnicy czwartego wyścigu ponownie pod taśmą startową, a więc od krawężnika Klingberg, Walasek, Głuchy i Fredrik Lindgren. Znów najlepszy Grzegorz Walasek obejrzał się, poczekał na młodego Szweda w barwach ZKŻ-u. Ten po zewnętrznej szuka swojej szansy w rywalizacji ze swoim rodakiem. Ostatecznie 4-2 dla ZKŻ-u na tym etapie wyścigu. Ma kłopoty Walasek, wolniejszy od Niklasa Klingberga. No i daje się objeżdżać teraz po zewnętrznej Szwedowi. Mistrz orbity, mistrz zewnętrznego pasa jazdy Grzegorz Walasek, zaskoczony na torze w Gorzowie. Pojechał Klingberg szerzej, był szybszy i Walasek jadący w złotym kasku ogląda teraz plecy swojego kolegi z Gorzowa. Tym razem Lindgren wziął srogi odwet tutaj na Andrzeju Głuchem, ale na niewiele się to może zdać, bo przy takiej dyspozycji Niklasa Klingberga, mającego 10,571 tysiącznych na mecz średnią meczową, ZKŻ tylko zremisuje ten wyścig, a już za chwilę Szwed w barwach gorzowskiej stali ujrzy szachownicę, a to przy 10-punktowym prowadzeniu podopiecznych trenera Stanisława Chomskiego. Jak najbardziej satysfakcjonujący rezultat dla gospodarzy, tym bardziej, że chyba dwaj najlepsi zawodnicy, jeżeli chodzi o ZKŻ, prezentowali się na torze. Lider tego zespołu Grzegorz Walasek i zwykle skuteczny junior Fredrik Lindgren. Jak ważny jest to mecz, jak prestiżowy jest ten mecz, przekonujemy się po tym, że po każdym wyścigu, niczym w zawodach cyklu Grand Prix jeszcze w poprzednich latach, każdy ze zwycięzców gdzieś tam zdobywa się na rundę honorową, no oby do końca zawodów na kulturalne i kurtuazyjne gesty zdobywali się wszyscy uczestnicy tego widowiska, poczynając od żużlowców, kończąc na kibicach, bo to, jak powiedział trener Stanisław Chomski, to nie jest wojna, to w dalszym ciągu pozostaje sport. Ósmy tytuł indywidualny mistrza swojego kraju zdobył w sobotę z Jenajoki Kai Laukkanen. Zawodnik, który w Polsce reprezentuje barwy
ZKŻ Tu Kronopol, Zielona Góra był poza zasięgiem rywali. Najpierw wygrał 5 wyścigów fazy zasadniczej, następnie na swoją korzyść rozstrzygnął także wyścig finałowy. Z konikarskiego odpowiązku odnotujmy, że srebrny medal zdobył Jucha Hautamäki, brąz przypadkałko Nieminenowi. Natomiast to kolejny mecz, kiedy trener Aleksander Janas także w meczu przegranym w Gnieźnie nie decyduje się na Fina Kaja Laukanena i także tu w Gorzowie dziś nie zobaczymy go. W podstawowym składzie zdobywca ostatnio kompletu punktów z bonusami w meczu ze słabym KS Rzetem Krosno Zbigniew Suchecki, a w rezerwie Jonas Davidson mający przebłyski podczas meczu pierwszej rundy w Ostrowie Wielkopolskim. I ci zawodnicy teraz dostają szansę, by walczyć o korzystny rezultat na torze w Gorzowie. Póki co ten korzystny rezultat bardzo ciężko, ale teraz będą się starać o to Staszewski z Sucheckim, ale będzie robić wszystko, żeby nie pozwolić na to para Szwedów w ekipie Stali, Kim Jansson i David Ruth. Wyścig piąty, czas zacząć. Już stoją nieruchomo, wystartowali. Kto najlepiej? Świetny start Sucheckiego. Ruth po zewnętrznej wyprzedza już wychowanka gorzowskiej Stali. Walczy Suchecki, ale przegra tę rywalizację. U szczytu oku Ruth pierwszy, Suchecki drugi, Staszewski trzeci, a ostatni jedzie póki co Kim Jansson, ale jest wolny Mariusz Staszewski. Będzie miał kłopoty z młodziutkim Szwedem. Coraz bliżej niego Kim Jansson, a Suchecki obejrzał się, to znak, że traci dystans do Davida Ruda. No i teraz wszyscy skupiają swoją uwagę na walce o ten jeden punkt pomiędzy Staszewskim a Kimem Janssonem. Rud poza zasięgiem Sucheckiego, chłopak z podgorzowskiego Koszęcina na drugiej pozycji, a doświadczone wychowanek gorzowskiej Stali, mowa o 31-letnim Staszewskim, póki co ogląda plecy rywali, ale na szczęście jego w tym wyścigu jedzie za plecami Sucheckiego. To znak, że Stal nie podwyższy swojego prowadzenia, ale też ZKŻ nie może marzyć przy takich odległościach wobec Davida Ruda, aby starać się odrabiać póki co straty, bo po 5 biegach w dalszym ciągu miejscowi prowadzą różnicą 10 punktów, bo na tablicy rezultatów już za chwilę widnieć będzie rezultat 20 punktów po stronie gospodarzy, 10 oczek gości, a to oczywiście znak, że ten bieg, oglądany wyścig piąty, zakończył się rezultatem 3-3, ściślej zwycięstwem Davida Ruda, 2 punkty i dobra postawa w tym biegu Zbigniewa Sucheckiego, Mariusz Staszewski jak na zawodnika prowadzącego parę w dalszym ciągu niemrawo w swoim macierzystym mieście, w swoim macierzystym klubie, a tym razem Kim Jansson jest tym zawodnikiem, który musiał się obejść bez zdobyczy punktowej. Przy tej aurze, przy tej temperaturze, przy tej spiekocie i suchocie w tę przepiękną lipcową niedzielę tutaj kosmetyka toru i prace agroturystyczne polewaczki są niemal darem z niebios, który zsyła nam tutaj sędzia zawodów Wojciech Grodzki, aby można było dostrzec przede wszystkim to, co dzieje się na torze, aby było bezpiecznie, jeżeli chodzi o żużlowców, o ich jazdę. Z tym oczywiście nie ma jakichkolwiek zastrzeżeń, no ale żeby też kibic miał komfort oglądania tego meczu. Właściwie co dwa biegi Wojciech Grodzki tutaj ordynuje lanie wodą tego toru, aby zawodników można było gdzieś tam dostrzec bardziej odległych miejsc na torze. Wyścig szósty, a w nim jedna zmiana. Andrzej Głuchy w miejsce swojego mniej w tym sezonie skutecznego kolegi Sławka Dąbrowskiego, jego partnerem Niklas Klingberg, a para gości bez zmian żużlowiec Indianerny Kumla ZKŻ-u Rafał Okoniewski i jeden z wilków z Wolverhampton Billy Hamill, bo na ich punkty musi liczyć trener Aleksander Janas. No i teraz jakby lepiej przełożeni Okoniewski z Hamillem, oni na czele stawki, choć zostaje Amerykanin, daje się ograć Klingbergowi, choć teraz wykontował motocykl, pojechał szybciej, pojechał szerzej Hamill. Chyba wyjdzie drugi z tego łuku, próbuje Klingberg bliżej krawężnika. No i kto będzie lepszy? Ależ tam na pograniczu faulu teraz Szwed w barwach gorzowskiej Stali, ale ten jego atak na pograniczu zasad fair play okupił tym, że spada na odległą pozycję. Jest trzeci, będzie gonił Okoniewskiego. Rafał słabnie na dystansie, ale mijają metry, mijają kolejne okrążenia, to trzecie z nich. Hamill w barwach ZKŻ-u przed Okoniewskim, tracącym sporo dystansów Klingbergiem. No i pokazuje ZKŻ, że wyciąga wnioski ze swoich porażek, że wie, jak podregulować motocykl, wie, co zmienić, jakie koło zębate zmienić i jak podregulować sprzęgło, aby zostawić w tle skutecznego wcześniej Niklasa Klingberga. Zielonogórzanie odrabiają straty. Jeszcze jedna szarża zawodnika w kasku koloru czerwonego. Jest szybszy od Okoniewskiego, ale przegrał cały wyścig z Zielonogórzanami, bo teraz szaleństwo
sektorze zielonogórskich fanów. Oni tutaj tę 112-kilometrową dokładnie podróż na stadion nad Wartą w Gorzowie Wielkopolskim pokonali po to, by oglądać właśnie takie akcje. Walczył tam niesamowicie Niklas Klingberg, ale nie powiodło się. Amerykanin przecież też nie jest gdzieś tam z łapanki i choć nie jeździ od jakiegoś czasu w cyklu Grand Prix, to w dalszym ciągu jest żużlowcem, który szczególnie na zapleczu Ekstraligi jest w stanie w takim meczu jak dziś przywozić 5 punktów dubletem, w tym wypadku wspólnie z Rafałem Okoniewskim. Ile czasu pozostało do rozpoczęcia wyścigu numer 7. Intuicja podpowiada, że niewiele, z tym większą uwagą śledzą przygotowania do tego biegu Fredrika Lindgrena, zielonogórscy kibice, bowiem na Szweda czekają pozostali trzej uczestnicy tego właśnie biegu. Biegu, który zapewne podniesie maksymalnie już za chwilę poziom adrenaliny jednych i drugich kibiców, bo niezwykle silna obsada tego biegu, bo pan Walasek i Lindgren, ten drugi w ramach rezerwy taktycznej w miejsce Grzegorza Zengoty, niejednokrotnie była jedną z najskuteczniejszych, jeżeli chodzi o występy lidera tegorocznych rozgrywek na zapleczu Ekstraligi. W ekipie gospodarzy w miejsce Kylma Korpiego w ramach zastępstwa zawodnika David Rudd. W kasku żółtym, a Piotr Paluch nominalnie w kasku niebieskim, najlepiej Walasek. Po zewnętrznej atakuje Paluch przy krawężniku Fredrik Lindgren, atak Davida Rudda. I on przedziela się na pierwszą pozycję. Objechany Walasek po zewnętrznej będzie ścigał swojego rywala. Ma kłopoty z płynną jazdą Fredrik Lindgren w barwach ZKŻ-u. Jego teraz będzie chciał grać doświadczony Piotr Paluch. Ależ walka, ależ emocje. Jakby Lindgren czuł, jak ważny jest to mecz dla kibiców w Zielonej Górze. Jak prestiżowy, że nie tylko chodzi o punkty, choć oczywiście przede wszystkim i o atak Piotra Palucha. Wściekły ataki kapitana gorzowskiej stali, na niewiele się zdało, on jedzie ostatni, ale to też nie zmienia faktu, że z przodu najszybszy autor najlepszego czasu w tym meczu Szwed Dawid Rudd nie daje szans, cienia szans liderowi gości Grzegorzowi Walaskowi. Ależ zacięty bój, ależ zacięty ten mecz w Zielonej Górze. Podopieczni Janasa wygrali 48-41. Teraz już za chwilę, za te kilkadziesiąt metrów w dalszym ciągu gorzowska stal będzie prowadzić tylko Jasz różnicą 6 punktów, ale to podopieczni trenera Stanisława Chomskiego na wyścig przed półmetkiem, po wyścigu przed półmetkiem dzisiejszych zawodów 58. derwów ziemi lubuskiej są bliżsi zwycięstwa w tym meczu. Już jedyny Lubuszanin, który wystąpi w tegorocznym finale indywidualnych Mistrzostw Polski. Awans i w zasadzie swój życiowy sukces zapewnił sobie, zdobywając wystarczającą ilość 9 punktów ściśle na torze w Rawiczu. Tak, tak, Zbigniew Suchecki jest tym zawodnikiem, jeżeli chodzi o ekipę ZKŻ-u i ekipę gorzowskiej stali, jedynym Lubuszaninem, który wystąpi w tej doborowej stawce. Ta lepsza partia po powrocie, po kontuzji, jego startów, życiowych w zasadzie startów, no i ta wzwyżka i progresja formy dziś wymaga udokumentowania, dziś wymaga przypieczętowania tego, co zostało zdobyte. Drugi wyścig udany, teraz ma szansę wespół z Grzegorzem Walaskiem, który w ramach rezerwy taktycznej zastępuje bezbarwnego Staszewskiego, powalczyć z Klingbergiem i z Błotem o korzystny rezultat. I tak właśnie się dzieje. Para w kaskach koloru złotego i białego, a więc Walasek i Suchecki na czele stawki. Czy zawodnicy zdecydują się na współpracę? Czy będą jechać parą? Za szeroko teraz Suchecki w szlak za Walaskiem. Wie Walasek, że nie jest na tyle szybki, by folgować sobie tutaj, by się bawić w jakąś dodatkową opiekę nad Sucheckim, ale on chcąc wygrywać tak ważne mecze, chcąc stanowić o sile tej drużyny, musi bez
tutaj w pomocy Grzegorza Walaska walczyć z Ignacem Klingbergiem, który teraz bliżej wychowanka gorzowskiej Stali. Teraz skupimy całą swoją uwagę na walce o te jakże dwa ważne punkty. Czy Suchecki, czy Klingberg. Suchecki szeroko, momentami zbyt szeroko. Klingberg znacznie bliżej tego żużlowca. No i jeszcze jedna akcja, jeszcze jeden atak zawodnika w kasku koloru czerwonego na pozycję Sucheckiego. On bliski odniesienia swojego wielkiego sukcesu w tych zawodach. Suchecki będzie drugi. Niestety błąd tego żużlowca. Defekt, 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 defekt. Pechowiec Zbigniew Suchecki. Wyglądało, że wyniósł się zbyt szeroko, no ale opona, gdzieś tam pęknięcie gumy w motocyklu zabiera zielonogórzaną wygraną 5-1, bo to będzie 4-2, bo Suchecki znów defekt motocykla tego żużlowca. Najpierw upadek w derbach ziemi lubuskiej w Zielonej Górze z Piotrem Paluchem. Później pechowy start w Lublinie, gdzie mimo wielu zdobyczy punktowych trzykrotnie w zasadzie bodaj upadał na tor. Upadał także podczas próby toru, no ale teraz pokazuje, że nie chimeryczny Kai Laukkanen, nie czekający gdzieś tam Davidson, nie wreszcie, jak widać, nieskuteczny dziś Mariusz Staszewski, ale on jest tym zawodnikiem, podobnie jak w Lublinie, który daje też sygnał do ataku. Wiózł dzielnie 5-1 w parze z Grzegorzem Walaskiem. Ostatecznie trzeci Klingberg, drugi Walasek, 3 głuchy. Po raz trzeci w tych zawodach bez punktu ZKZ odrabia 2 punkty, no i pozostają do zniwelowania jeszcze 4 oczka. Niklas Klingberg jest tym zawodnikiem, który w kasku koloru czerwonego w ramach zastępstwa zawodnika zmieni tym razem Jonasa Kylmekorfi, który, przypomnę, z uwagi na w dalszym ciągu odczuwanie skutków upadku związanego gdzieś tam z poturbowaniem, gdzieś tam z uszkodzeniem swojego obojczyka, jest dziś tu w Gorzowie, rozważał możliwość startu, ale ostatecznie tylko i wyłącznie duchowo wspiera swoich kolegów z zespołu. Będzie teraz oglądał Niklasa Klingberga z trzeciego pola startowego w kasku koloru czerwonego. Jego partnerem kapitan zespołu Piotr Bolo-Paluch, bo tak o nim mówią kibice i koledzy. W kasku niebieskim, a para gości też mocna, udowodniła to już w swoim poprzednim starcie. Billy Hemil, kask czerwony, i Rafał Okoniewski, kask żółty. Przypomnę, 4 punkty prowadzenia Gorzowian. Jak będzie tym razem, świetny start Hemila, fantastyczny start Rafała Okoniewskiego. Zielonogórzanie na czele, zawodnicy w kaskach koloru żółtego i białego na czele, choć niedługo, bo teraz szedł Niklas Klingberg śmiałym atakiem po zewnętrznej części toru, wyprzedził Billy Hemila. Jak się okazuje, nie na długo, ależ walka, ależ emocje. Kto będzie sprytniejszy, kto będzie szybszy, kto będzie waleczniejszy? Znowu Szwed, ale on znowu się wyniesie, choć teraz szuka swojej szansy bliżej krawężnika. Ogląda się Okoniewski, chce pomóc swojemu koledze. No i teraz będzie też musiał uważać na ataki Niklasa Klingberga. Ten ma tak przełożony motocykl, że wynosi co już tylnie koło jego motocykla, daleko, daleko, gdzieś tam blisko bandy. Hemil ogląda się już do tyłu na tej trzeciej pozycji, nie będzie ścigał Szweda. Myśli, że jest dobry rezultat dla jego zespołu i ma rację. 4-2, a Szwed w barwach gorzowskiej Stali spróbuje jeszcze jakimś szalonym atakiem, ale nie ma już tyle dystansu, by marzyć o wygraniu z Rafałem Okoniewskim, bo to on zdobył 3 punkty w wyścigu numer 9. To oznacza, że już za chwilę emocje rozgorzeją nam jeszcze bardziej, że to był przedsmak tego wszystkiego, co czeka nas dziś na torze, na stadionie imienia Edwarda Jancarza, bo ZKZ Kronopol Zielona Góra tą wygraną 4-2 odrabia kolejne 2 punkty strat. No i ta przewaga gorzowskiej Stali, która po trzecim biegu sięgnęła aż 10 punktów, utrzymywała się później do wyścigu numer 5. Teraz topnieje tylko do 2 punkcików. Szwedzi Rudd, Lindgren i Jansson już pod taśmą startową, a w ich gronie najbliżej bandy, w zasadzie tego miejsca, gdzie przeznaczone jest na siatkę, gdzie te drzwi, którymi przemieszcza się obsługa stadionu, już ustawia swój motocykl na najbardziej korzystnym momencie startowym, na najbardziej korzystnym pasie startowym. Grzegorz Walasek, choć jeszcze zdecydował się odjechać i zaczerpnąć haust powietrza, najwyraźniej już wybrał tę optymalną ścieżkę, która dała
Rafałowi Okoniewskiemu zwycięstwo w poprzednim wyścigu. Partnerem Walaska w tym biegu Lindgren, a pozostali dwaj Szwedzi reprezentują oczywiście barwy gorzowskiej stali, to w kasku czerwonym Dawid Rud, niepokonany dotąd zawodnik, 3 starty, 3 indywidualne zwycięstwa, a jego partnerem Kim Jansson dotąd 2 punkty z 1 punktem bonusowym. 2 oczka tylko przewagi już gorzowskiej stali, 2 oczka przewagi podopiecznych trenera Stanisława Chomskiego, a to wyścig numer 10, spotkanie godne pojedynku derbowego, a ten wyścig 10, mamy nadzieję, że będzie podobny, kto lepszy? No i został Walasek, najlepiej Rud, Walasek teraz bardzo inteligentnie przedał się na pierwszą pozycję, choć ostatecznie znów wyprzedza go David Rud. Jansson będzie walczył z Lindgrenem, póki co na 3 do 3 układa nam się ten wyścig. Jansson po zewnętrznej, ale tam nie pozostawił mu miejsca Lindgren, no i w konsekwencji, no i ostatecznie oglądamy znów na czele tego niesamowitego Szweda Dawida, jak mawiają o nim w Szwecji, Rudach, 26-latek na czele stawki. Po raz kolejny jego plecy, jego wyższość musi uznawać Grzegorz Walasek. Lindgren ostatecznie obnażył jeszcze słabości młodego Kima Janssona, który nie miał w tym sezonie zbyt wielu okazji do startów na gorzowskim obiekcie. To jego debiut, no ale pokazał, że jest żużlowcem, który kiedy wkomponuje się zespół, tak jak w swoim pierwszym wyścigu, może być znaczącym jego brakującym ogniwem, ale z takimi mimo wszystko rutyniarzami jak Walasek i choć młodym 21-letnim, ale już doświadczonym Lindgrenem, nie miał teraz co szukać na dystansie, ale to nie zmienia faktu, że rezultat w dalszym ciągu premiujący ekipę gorzowskiej stali, bo miejscowi mają 31 punktów, goście 29, ale do zakończenia tych zawodów pozostało jeszcze 5 biegów, no i tak na dobrą sprawę wynik końcowy jest jeszcze sprawą otwartą, zdobycie punktu bonusowego jest sprawą oczywiście otwartą i nieuściśloną jeszcze, no i wszystko dziś. Prawdziwy konglomerat rutyny z gością, jeżeli chodzi o ekipę gorzowskiej stali, o parę gorzowskiej stali, tak powinienem powiedzieć, która wyjechała do 11 wyścigu, bo teraz niezwykle ważne zadanie przed doświadczonym 36-letnim kapitanem tego zespołu Piotrem Paluchem i o 16 lat młodszym Andrzejem Głuchym. Niezwykle ważny wyścig dla końcowego przebiegu tych zawodów, dla końcowego rezultatu, bo oczywiście tutaj nie ma nieważnych wyścigów, ale teraz ciężar gatunkowy, tak dla Palucha, tak dla Głuchego, niesamowity, bo już spasowani, bo już przełożeni, bo już skuteczni. Okoniewski kask żółty i Chemil kask biały to ich rywale, a prowadzenie drużyny miejscowej wynosi już tylko 2 oczka. 5 biegów pozostało do końca tego arcyważnego, arcyinteresującego meczu. 31-29. Chemil, Głuchy, Okoniewski i Paluch. Wyścig 11. Czas zacząć. Ależ błąd teraz Okoniewskiego. W takim momencie nie wytrzymał ten żużlowiec. Ja poczekam jeszcze, by dopełnić formalności, ale tu nie było wątpliwości. Okoniewski nie wytrzymał. Wytrzymał 20-letni Głuchy. Wytrzymał Piotr Paluch, wytrzymał Billy Chemil, a w chwili, kiedy nadarzyła się szansa, no i co tu ukrywać, powiedzmy sobie szczerze, że tutaj znawcy, eksperci, dziennikarze gdzieś tam w okolicach naszego stanowiska komentatorskiego tu upatrywali szansy dla ZKŻ-u, by odskoczyć, by nadrobić, by niwelować straty, by nawet wyjść na prowadzenie. Okoniewski nie wytrzymał presji tego biegu, wjechał w taśmę, no i teraz pozostanie mu tylko obserwować samotną rywalizację Bilego Chemila z Piotrem Paluchem i z Andrzejem Głuchym. Chemil, Głuchy i Paluch ponownie pod taśmą startową. Rafał Okoniewski gdzieś tam z oddali spoglądający w swoją uciekającą, straconą szansę, by w tym meczu zaakcentować swój udział jeszcze znaczniej, jeszcze mocniej i zmyć z siebie ostatnio piętno zawodnika, który zawodzi w ważnych meczach wyjazdowych. Teraz ważne zadanie na Bilim Chemilu, ale też Głuchy i Paluch wiedzą, jaka tworzy się tutaj możliwość. 2-punktowe prowadzenie stali, kto teraz lepiej wyjdzie ze startu?
Mirich Emil najszybszy, atakuje Piotr Paluch po zewnętrznej części toru, ale jego motocykl wolniejszy, choć zapewne 36-letni doświadczony żużlowiec postara się zbliżyć jeszcze do Amerykanina, ale wydaje się, że jego motocykl nie ma aż takiej mocy, nie ma aż takiej przyczepności na tym bądź co bądź twardym torze jak mistrz świata 96, ale popularny Bolo, bo tak teraz skandują jego ksywę kibice, zrobi wszystko, aby nawiązać walkę w tym wyścigu, zbliża się do Amerykanina. No i teraz tej dwójce zawodników poświęcimy swoją uwagę. Czy Emil, czy Paluch, kto będzie szybszy, kto będzie lepszy, komu kibice zapiszą 3 punkty po tym oglądanym 11 wyścigu. No próbuje Paluch zbliżyć się za wszelką cenę, ale Amerykanin to też świetny żużlowiec. On wie, jakie ciąży teraz na nim zadanie. Paluch jeszcze spróbuje, jeszcze będzie mieć jeden łuk, jeszcze jedną szarżę, ale Emil jedzie tym optymalnym pasem jazdy. Jeszcze szansa dla Piotra Palucha, ale nie da rady, bo mistrz świata z 96 roku, lepszy w barwach ZKŻ-u Kronopol od wychowanka, od kapitana, od wieloletniego reprezentanta tego klubu Piotra Palucha. Andrzej Głuchy zdobył jeden punkt, tym razem bez udziału rywala, ale pamiętamy tutaj o przykrym upadku, jakiego uczestnikiem był ten żużlowiec, co zapewne wpływa na postawę jednej z rewelacji meczu, który odbył się 23 kwietnia na torze przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze. Póki co fakty są takie, że po 11 biegach w Gorzowie gorzowianie prowadzą 34-32 i jeszcze 4 wyścigi pozostały do rozstrzygnięcia tego meczu. Obaj lubuscy trenerzy, zarówno trener stali Stanisław Chomski, jak i opiekun zielonogórskiej drużyny, trener Aleksander Janas, upodobali sobie kierunek na Szwecję, bo znów 3 Szwedów w wyścigu, tym razem 12. Od krawężnika Kim Jansson, to reprezentant gorzowskiej stali. Obok niego junior ZKŻ-u Fredrik Lindgren i dalej niepokonany dotąd 4-krotnie startujący, 4-krotnie jako pierwszy meldujący się na linii mety Szwed Dawid Rudy w kasku koloru czerwonego i jedyny Polak w tej stawce, ale jeden z 2 reprezentantów oczywiście ZKŻ-u w wyścigu numer 12, Mariusz Staszewski, to żużlowiec, dla którego jest to niezwykle ważny bieg. Dotąd nie ma co ukrywać, mało tych punktów Mariusza w konsekwencji, raz przecież już zastąpiony. Jak będzie teraz? Miał kłopoty tam David Rudy, miał kłopoty Fredrik Lindgren i na czele stawki teraz Kim Jansson, przewrócił się Mariusz Staszewski, no i kuriozalna sytuacja w tym wyścigu. Państwo będziecie mieć do dyspozycji powtórkę. Gdzieś tam zwracaliśmy swoją uwagę. Oczywiście teraz najważniejsze, aby żużlowiec podniósł się z toru, aby nic tam złego się nie wydarzyło, aby nic złego mu nie groziło. No ale obserwowaliśmy, jak kombinował gdzieś tam na starcie, jak próbował wyczuć intencje sędziego Lindgren. Ostatecznie wydawało się, że zostanie ze startu, a to David Rudy był tym zawodnikiem, który kompletnie zaspał, no a później gdzieś tam obserwując walkę z Janssona, w zasadzie na drugi plan zeszło to, co działo się z Mariuszem Staszewskim. No i oby dziś nie pozostało to, chciałbym powiedzieć, na pierwszym planie, bo kibice tak w Zielonej Górze, tak w Gorzowie zapewne teraz pragną, aby żużlowiec już za chwilę o własnych siłach powrócił do parkingu i cały zdrów dziś bez względu na końcowy rezultat tego meczu wyjechał z tego stadionu, podobnie jak my, i w dalszym ciągu stanowił o sile lubuskiego żużla, bo to jest przecież najistotniejsze, bo to jest przecież tutaj esencją całą sportowego widowiska, poszanowanie dla przeciwnika. No i w tak niebezpiecznym sporcie, jakim jest żużel, zawsze gdzieś tam boimy się, że te nasze oczekiwania, że te nasze namiętności pod kątem emocji i sportowych wyścigów gdzieś tam przysłonią ewentualne ryzyko i możliwość tutaj utraty zdrowia, co jest niestety tą czarną stroną sportu żużlowego. Zresztą taki przydomek ten sport wielokrotnie już przyjmował. No i teraz przedłużam tę wypowiedź z nadzieją gdzieś tam podświadomą, że już za chwilę Mariusz Staszewski wstanie. Będziemy słyszeć brawa, no ale niestety zawsze, bez względu czy to prewencja, czy to profilaktyka, kiedy widzimy ambulans na torze, jest ten lęk, jest ta obawa. Ale oby te brawa teraz dla Mariusza Staszewskiego nie były tylko
próbą podtrzymania żużlowca na duchu, ale oby sygnalizowały to, czego ja z daleka nie jestem w stanie teraz zobaczyć. Zapewne nasza kamera widzi więcej. Oby Mariusz Staszewski, przesympatyczny chłopak z Gorzowa Wielkopolskiego w barwach ZKŻ, że tu nie potrzebował pomocy lekarzy i skończyło się tutaj tylko i wyłącznie na takim profilaktycznym badaniu medycznym. Nas bardzo, tak jak kibiców, czego dowodem tutaj szumne oklaski, informacja, że Mariusz Staszewski jest zdolny do dalszej jazdy po tym, jak o własnych siłach udał się do parku maszyny, jednak w powtórce 12 wyścigu z decyzją arbitra z Opola, pana Wojciecha Grodzkiego, Staszewskiego nie zobaczymy, no i w konsekwencji teraz Lindgren osamotniony w rywalizacji z dwójką zawodników, gospodarzy, z dwójką Szwedów, Kim Jansson, kask niebieski, Dawid Rud, kask czerwony, no i dość nieprawdopodobne było to, co działo się przed rozpoczęciem tego biegu, kiedy musiał wyhamowywać swój motocykl Lindgren, by nie wjechać w taśmę startową. Rud kompletnie został, no ale teraz zyskuje dodatkową szansę, bo w wyniku tego wszystkiego, co Państwo oglądali w pierwszym łuku, teraz już bez Staszewskiego, z Lindgrenem, z Rudem i z Janssonem powtórka wyścigu 12. 34 punkty Stali Gorzów, 32 punkty ZKŻ Kronopol, Zielona Góra. Już tylko 4 wyścigi z oglądanym 12, który już za chwilę się rozpocznie. Pozostały do zakończenia tego meczu. Jakże ważny bieg, jakże duża odpowiedzialność teraz na młodym 21-letnim Fredryku Lindgrenie. On teraz wydawałoby się najlepiej, ale ostatecznie wzięty z kleszcze przez dwójkę zawodników gorzowskiej Stali. No i jeśli teraz będą współpracować, choć atak Lindgrena powoduje, że przedziera się ten żużlowiec na drugą pozycję, mogą wygrać nawet 5-1, walczy Janesson z Lindgrenem, ostatecznie Fredrik w barwach ZKŻ jest drugi, choć Janssson teraz walczy, ależ walka, ależ emocje dwójki Szwedów w barwach dwóch lubuskich ekip. Nie wyrzuci się Lindgren, doświadczenie z Anglii pozwala zamknąć rywala, a Dawid Rud już na czele stawki, już z dużą przewagą, po raz piąty w tym meczu Dawid Rud. Lindgren drugi na 4-2 dla Stali, układa się ten wyścig, a młody Kim Jansson, chcąc być jeszcze zapraszanym na mecze Stali, na co ma olbrzymie szanse, patrząc z jaką estymą, z jakim zaangażowaniem walczy na torze, zrobi wszystko, aby doścignąć swojego kolegę z Zielonej Góry, ale doświadczenie finalisty tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata juniorów powoduje, że on spokojnie teraz, wykontrolując motocykl, zdobędzie 2 punkty i obroni teraz te 2 oczka, bo było ryzyko ze strony ekipy zielonogórskiej przegrać 1-5, przegrana podopiecznych trenera Aleksandra Janasa 2-4, oznacza 38 punktów zespołu gospodarzy, a tam, gdzie widnieje nazwa goście, gdzie widnieje ZKŻ, już za chwilę będziemy mieli 34 punkty, to oznacza, że na 3 biegi do końca gorzowska Stal prowadzi różnicą 4 punktów, bliższa odniesienia zwycięstwa, ale ZKŻ na pewno jeszcze, bo wyczuł swoją szansę, zrobi wszystko, by ten mecz dziś jeszcze wygrać i zainkasować w efekcie 3 ligowe punkty, w tym 1 punkt bonusowy. Nie udało się Piotrowi Paluchowi trzeci raz z rzędu awansować do finału indywidualnych mistrzostw Polski. Kapitan gorzowskiej Stali ścigał się w półfinale w Lublinie i z 5 tylko oczkami uplasował się na odległej 12 pozycji. No i w tym roku musi odłożyć marzenia o starcie w tej doborowej imprezie w gronie 16 najskuteczniejszych, najlepszych oczywiście w tym turnieju polskich żużlowców. Tym większego blasku nabiera 9 punktów w Rawiczu i awans po raz pierwszy w karierze młodego 22-letniego sportowca, zawodnika, który wystartuje po lewej ręce Piotra Palucha. To oczywiście Zbigniew Suchecki. Zbigniew Suchecki mający teraz apetyt wespół z Grzegorzem Walaskiem na odrobienie, zniwelowanie strat. Na pewno nie będzie to łatwe, bo zniwelowanie strat byłoby możliwe w wypadku wyłącznie zwycięstwa gości 5-1, bowiem rezultat brzmi 38-34, a para rywali mocna, bo partnerem rzeczonego Piotra Palucha
będzie skuteczny w tym meczu Szwed Niklas Klingberg. 33-letni Szwed dotąd ma 10, prawie 11 punktów na mecz, bo dokładnie 10 i 571 tysiącznych. Znacznie skuteczniejszy jest Walasek, on na zaproszu Ekstraligi w każdym biegu ma średnią 2 i 700 tysiącznych. Jak będzie teraz? Kto podwyższy te swoje średnie? Kocione w ostatecznym rozrachunku znaczenia większego mieć nie będą, bo ważny będzie końcowy rezultat drużyny. Najlepiej wystartowali Zielonogórzanie, Walasek z Sucheckim, Klingberg spróbuje po zewnętrznej części toru wyprzedzić Zbigniewa Sucheckiego, atak przy krawężniku na pozycję Suchego, bo tak mówią o nim koledzy. Teraz Walasek na czele, Suchecki drugi, Klingberg, ścigacz będzie Sucheckiego, a nie liczy się w tej rywalizacji Piotr Paluch. Klingberg blisko Sucheckiego, on starał się zaatakować przy krawężniku, no ale ten atak nie dał mu przedarcia się na drugą pozycję, ale Szwed będzie teraz nękać 22-latka z Koszęcina. Walasek nie czeka na kolegę. Walasek mknie do przodu, nie czuje się dziś na tyle mocny, by jeszcze gdzieś tam ciągnąć za uszy swojego młodego kolegę, który daje się teraz ograć na dystansie. Niestety traci teraz Suchecki. Nie dowiezie tych dwóch punktów do mety, bo jest wolniejszy od Klingberga, choć teraz atak, choć teraz nożyce w wykonaniu młodego żużlowca, ale wynosi się Suchecki szeroko, ależ walka, ależ ambicje, ależ emocje. Czyżby ZKŻ miał kompletnie odrobić straty przed biegami nominowanymi? Kto będzie drugi? Suchecki lepszy od Klingberga. No i mylili się ci, myliłem się ja, mówiąc, że po tym ataku Szweda, który był skuteczny w tych zawodach, Suchecki nie będzie w stanie już odrobić tej pozycji dającej mu dwa punkty z jednym punktem bonusowym, a teraz dzięki znakomitej postawie tego sportowca ZKŻ Kronopol Zielona Góra otwiera sobie szansę do zwycięstwa w tym meczu, bo po 13 biegach wreszcie Grzegorz Walasek ma powody, by przejechać na jednym kole po torze przy ulicy Śląskiej w Gorzowie, bo jego zespół odrobił straty, bo od początku spotkania przegrywali Zielonogórzanie. Momentami 10-punktowa przewaga. Później mozolne odrabianie strat, odrobina pecha związana z defektami, później z pękniętą oponą Sucheckiego, no ale teraz ostatecznie rezultat brzmi po 39 i dwa ostatnie biegi na torze przy ulicy Śląskiej, na torze stadionie imienia Edwarda Jancarza zadecydują o tym, która drużyna w tej świętej wojnie, w tym sportowym święcie żużlowym województwa lubuskiego będzie dziś mieć więcej powodów do szczęścia. Komu będzie dane w przyszłym sezonie oglądać rozgrywki ekstraligowe? Dziś jeszcze trudno powiedzieć. Pewne jest, że zespoły z Zielonej Góry i Gorzowa spotkają się, to więcej niż pewne, jeszcze w playoffie dwukrotnie. Ale dziś niezwykle ważny mecz, tak dla jednej, tak dla drugiej drużyny, dla gorzowskiej Stali. Przystąpienie do fazy playoff będzie uwarunkowane i ewentualny komfort w skutecznej walce o dwa pierwsze premiowane awansem, czy walką o awans miejsca. A dla ZKŻ-u to niezwykle po porażce w Gnieźnie ważny mecz. Wyścig 14 w nim, Paluch z Janssonem. To para gospodarzy, Okoniewski z Sucheckim, para gości po 39. Kto teraz wystartuje najlepiej? Pod Rafała Okoniewskiego, został ze startu, został Suchecki. Jansson drugi, Paluch pierwszy, Suchecki ostatni, a zawodzi Okoniewski, walczy Suchecki, walczy gdzieś tam z Janssonem jak lew. Okoniewski został z tyłu, a Suchecki tym żużlowcem, który ma spowodować, że po tym meczu kibice w Zielonej Górze nie będą mówić, znów zawiedli w końcówce, znów zawalili ostatnie wyścigi. Suchecki robi wszystko, gdzieś tam rozpędzając swój niewątpliwie szybki motocykl, ścigając młodziutkiego Szweda Kima Janssona. Ten doświadczony Piotr Paluch, który zawodził przez cały mecz, ma tylko 5 punkcików w 5 startach, w najważniejszym momencie meczu szaleje, podobnie jak Kim Janssonem. Teraz atak Okoniewskiego, on przeda się, ale podnosi przednie koło, gdzieś tam popełniając błąd, znów spada Okoniewski, nie liczy się Suchecki, Stal Gorzów prowadzi 5-1 i za chwilę z tej wydawałoby się trudnej sytuacji będzie bliska odniesienia zwycięstwa, bo Kim Jansson wpadł na linię mety wspólnie z Rafałem Okoniewskim. Kto był drugi, kto był trzeci? Odpowiedź na to pytanie pozostawię sędziemu Wojciechowi Grodzkiemu. Gdzieś tam szaleje teraz wściekły trener Stanisław Chomski. Szuka telefonu, będzie dzwonił do sędziego. Co się stało? Co się stało? Jakiś protest?
odpadła jakaś część, z któregoś deflektora chyba, któremuś z żużlowców odpadł. Trener Stanisław Chomski mówił, to nie wojna, ale chyba widzę wszystkie chwyty dozwolone. Regulamin nieubłaganie gdzieś tam wykorzystywany. Poczekamy na oficjalną decyzję sędziego Wojciecha Greckiego. Jeszcze raz mowa telefoniczna trenera Stali Gorzów Stanisława Chomskiego będzie decydować o wyniku wyścigu 14. Oby jednak zadecydowała kolejność żużlowców na mecie, bo to owszem, można się prześcigiwać w kruczkach regulaminowych i dokuczać sobie wzajemnie, szpiegować się i szpiclować w parkingu, czego nie jeden dowód mieliśmy w polskim żużlu w tym sezonie w myśl ułomności regulaminu, ale jednak wolelibyśmy, aby to kolejność żużlowców na mecie zadecydowała, kto dziś będzie cieszyć się z końcowego sukcesu. Okoniewski prowadził Jansena, Stal prowadzi przed ostatnim biegiem 43-41. Trener Stanisław Chomski, jak jakiś śledczy teraz przypomina sędziemu, że najprawdopodobniej gdzieś tam deflektor z motocykla Rafała Okoniewskiego znajdował się gdzieś wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinien, przy motocyklu żużlowca. No oby tutaj sportowa rywalizacja zadecydowała o tym, a nie jakieś jeszcze śledztwa godzinne po zakończeniu zawodów, jakich nie brakowało w tym sezonie. Póki co Stal prowadzi z gośćmi 43-41, a w ostatnim biegu od krawężnika Amerykanin Billy Hemil, w kasku czerwonym Szwed Niklas Klingberg, w kasku białym Grzegorz Walasek i w kasku niebieskim niepokonany dotąd Dawid Rud. Dwupunktowe prowadzenie Stali, kto żyw? Na stojąco, z okrzykami wobec swoich ulubieńców, teraz oglądać będzie wyścig numer 15, wyścig kończący rywalizację w 58 derbach ziemi lubuskiej. Dwaj najlepsi zawodnicy ZKŻ-u Kronopol w tym meczu, dwaj najlepsi zawodnicy gorzowskiej Stali w tym meczu, dwupunktowe prowadzenie zespołu gorzowskiego. Ostatni w 14 ważnym biegu przyjechał Suchecki, drugi po dramatycznej walce na dystansie przyjechał Koniewski, pokonując Janssona, ale Piotr Bolu-Paluch wzniósł się na wyżyny swoich umiejętności, wygrywając wyścig. Jak będzie teraz? Zapomnijmy o tych poszczególnych buchalteriach, zapomnijmy o tych poszczególnych zdobyczach. Teraz będzie końcowy rezultat najważniejszy. Może ten mecz wygrać ZKŻ Kronopol, jeśli wygra 5-1. Jeśli wygra 4-2, 58 derby zakończą się drugim w historii tej rywalizacji zielonogórsko-gorzowskiej, gorzowsko-zielonogórskiej remisem. Jeśli Stal zremisuje, jeśli Stal wygra, będzie cieszyć się z końcowego sukcesu. Podniosło motocykl Walaska, najlepszy Niklas Klingberg, Walasek po zewnętrznej, a Dawid Rudl tym zawodnikiem, który przechodzi na drugą pozycję. Walka Hemila z Klingbergiem, Amerykanin wywieziony gdzieś szeroko, Walasek pierwszy, Rudl drugi, Hemil jest trzeci. Jeżeli tak zawodnicy dojadą do mety, będzie to drugi w historii remis pojedynków zielonogórsko-gorzowskich. Mówiłem, czemu nie, dlaczego nie dzisiaj. Walasek pierwszy, Rudl drugi, Hemil trzeci, Klingberg jest ostatni, ale Szwed zrobi wszystko, aby doścignąć jeszcze Amerykanina. Na 4-2 układa się ten wyścig dla ZKŻ-u. Nieusatysfakcjonowana gorzowska widownia. Nikt tutaj takiego obrotu sprawy nie zakładał. Walasek przed Rudem, Hemilem i Klingbergiem. 4-2 dla ZKŻ-u Kronopol. Przed tym biegiem 41 punktów. Będzie 45, bo Grzegorz Walasek, lider zespołu z Zielonej Góry, najlepszy zawodnik w pierwszej lidze, w najważniejszym momencie przywozi 3 punkty. Hemil jest trzeci, a to oznacza podział punktów w Gorzowie Wielkopolskim, bo na torze imienia Edwarda Jancarza dziś remisujemy, remisują wszyscy, remisują obie stolice województwa lubuskiego. Cieszy się Walasek, cieszy się Hemil. Rud przegrał dziś tylko raz, zdobywając 17 punktów, ale w najważniejszym dniu zawodów z Grzegorzem Walaskiem. Ostatni przyjechał Niklas Klingberg, a to oznacza podział punktów, remis po 45. Zapewne już za chwilę, już teraz rozpoczynają się analizy, dla kogo będzie to ważniejszy jeden punkt, czy dla Stali Gorzów, czy dla ZKŻ-u Zielona Góra. Ważne jest dziś to, że w meczu 58 derbowym ziemi lubuskiej gorzowska Stal na własnym torze remisuje z ZKŻ-em Kronopol Zielona Góra 45-45.
cały bohater meczu w Najgórze z 23 kwietnia. Dziś rekonwalescencja, dziś te skutki przebytych upadków spowodowały, że nie był w stanie tak zapunktować jak w Zielonej Górze. Zdobywał punkty, no i brał udział w historycznym meczu, bo to drugi remis w 58 derbach ziemi lubuskiej w historii. Tak, z występu swojego nie jestem za bardzo zadowolony, gdyż nie poszło mi tak jak chciałem. Myślałem, że będzie dużo lepiej. No szkoda, że tak wyszło, nie inaczej. Mam nadzieję, że w następnych meczach będzie dużo lepiej. Jak to wszystko, Andrzej, zdrać wyglądało kulisy w parkingu tutaj w Parku Maszyn? Czy ten rezultat remisowy gdzieś tam po cichu wewnątrz jest dobry dla Stali dziś wobec tego, co się działo na torze, czy niekoniecznie, czy mimo wszystko pozostanie niedosyt? Znaczy, na pewno zostanie niedosyt, bo mieliśmy dużą szansę wygrać te dzisiejsze zawody. No szkoda, że się nie udało. Kapitanów twardzieli i prawdziwych mężczyzn poznaje się po tych decydujących biegach. Może przez cały mecz nie iść, mogą zdarzać się wyścigi dużo lepsze, dużo gorsze, ale w takich 14 wyścigach jak dzisiaj kapitan robi to, co do niego należy. Gratuluję udanego występu. W zasadzie chyba siłą swojej woli rozpędzał pan ten motocykl do przodu. No zgadza się, starałem dać mu jechać, rozmieniłem przełożenie. Wiedziałem, że to jest taki decydujący bieg, że dodatkowa adrenalina została stworzona, ale ogólnie no nie było za dobrze w tych biegach, gdzie przegrywałem. Te punkty zabrakło tych punktów do zwycięstwa w tym meczu. Ale no najważniejsze, że uratowaliśmy remis, już było ciepło pod koniec. Rywale no właśnie, panie Piotrze, kalkulowaliście na pewno przed meczem, rozmawialiście długo o tym, jaki wynik was będzie satysfakcjonował. Wiadomo, że zawsze zwycięstwo najlepiej jeszcze, żeby zdobyć bonus, ale dla kogo ten remis jest wygraną, dla kogo ten remis jest ewentualną przegraną, czy być może jest satysfakcjonującym podziałem punktów? Czy patrząc na wynik meczu, to jest sprawiedliwe, ale myślę, że Zielona Góra przyjechała tutaj wygrać, bo z tabeli są wyżej, teoretycznie są lepsi. No, trochę szkoda tego remisu, ale sprawiedliwe. Nie widzę mimo wszystko uśmiechu na pana twarzy. No bo tak lepiej było, jakby było wygrane, ale trzeba się cieszyć z remisu. Grzegorz Walasek, nas, profesjonalista w każdym calu. Grzegorz, wreszcie ci źli, niedobrzy my, dziennikarze, nie będą się mogli przyczepić, że zawaliliśmy końcówkę. W końcówce tym razem Zetka rzed górą. Jakaś sugestia do mnie, że coś powiedziałem na dziennikarzy. Nie. Chyba jak powiedziałeś, to powiedz. Przesadzacie niekiedy z komentarzami. Jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi, nie jesteśmy maszynami. Czasami mamy słabsze chwile, mamy rodziny i też mamy swoje prywatne problemy. Czasami nie wychodzi, no. Dzisiaj się wszystko dobrze układało, bynajmniej u mnie. Wiedziałem, że jeżeli przegrywam start, wiedziałem, co zrobić z motocyklem. Czasami jest tak, że po prostu błądzę po parkingu, po tych motocyklach i nie wiem, tak było w Gnieźnie, bynajmniej gdzie w 15 biegu, nie dałem sobie rady. Dzisiaj wszystko było ok. Zadowolony jestem ze swojego wyniku. Ale moje liczyłem ostatnie pytanie właśnie było elementem pochwały, to był komplement, że w 15 wyścigu z beznadziejnej sytuacji, bo jechała para mocna gospodarzy i niepokonany lud, to wy wyszliście zwycięsko, to wy wyciągnęliście remis. No tak, z tego powodu jestem zadowolony, bo dzisiaj lud był dosyć szybki i nie mogłem go dogonić, nie mogłem go jakoś kontrolować. W ostatnim biegu udało mi się to wszystko dograć i cieszę się ze zwycięstwa. No i cieszymy się też z remisu, no bo trzeba się cieszyć. Wiadomo, że punkty nam trochę pouciekały, bo Ostrów tutaj wygrał. No my tylko remis, ale mamy jeszcze kilka meczów, mamy jeszcze play-offy i postaramy się odebrać punkty i w Ostrowie i chyba wydaje mi się, że przyjedziemy i do Gniezna, i do Gorzowa. To cieszyć się czy nie cieszyć? Zastanawiałem się teraz kibice w Zielonej Górze. Skoro takie pytanie, to w tym pytaniu zawarta jest również odpowiedź. Jeśli się nie cieszyć, to rzeczywiście nie, bo szat rozdzierać nie ma co, ale przegraliśmy jeden punkt, w zasadzie jeden punkt, bo jakby wyliczyć te, które wywozimy z Gorzowa, to jest w sumie 2-1 za bonus, bo u nas wygraliśmy wyżej, w ogóle wygraliśmy w Zielonej Górze spotkanie, natomiast tutaj za remis jeden punkt. No, gdyby nie przypadki, gdyby nie taśma Okonieckiego, gdyby nie dwa defekty Sucheckiego, to na pewno wynik byłby lepszy. No, gdyby jednego pecha z tego wszystkiego, co się tutaj działo, zabrać naszej drużynie, to mecz byłby wygrany. To zapytam inaczej. Znając siłę Stali, znając potencjał tego zespołu i specyfikę tego toru i możliwość jednoczenia się zespołu, wziąłby pan remis przed meczem w ciemno? Nie. Ja uważam, że nasz zespół powinien pojechać troszeczkę lepiej. I
stać nas było na wygraną, zresztą każdy, kto oglądał te zawody, to widział, że mogliśmy te zawody wygrać. No uciekł nam wynik, nie pierwszy raz nam się to zdarza, ale taki jest sport. Zapytam jeszcze, dżentelmeni pewnie o pewnych rzeczach nie rozmawiają, ale wszyscy to widzieli, czy nie niepokoiło pana, czy nie chciał pan reagować, że tylko wewnętrzna część toru była zlewana, oblewana wodą przed biegami nominowanymi i co pan czuł, kiedy tener stali jeszcze przy rozpoczęciu 15 wyścigu gdzieś tam telefonicznie protestował, jeżeli chodzi o ten deflektor z motocykli jednego z naszych zawodników, który gdzieś tam leżał. Był strach, że tutaj znowu regulamin może wygrać i że za godzinę dowiemy się, że nie kolejność na mecie, ale paragrafy zadecydują o końcowym wyniku? Akurat o deflektor byłem spokojny, bo kto zna regulamin, to oczywiście wie, że sędzia nie wyklucza za oderwanie się deflektora. Można sędzia wykluczyć z wyścigu za rozmontowanie się tłumika. To co, trener Chomski nie zna regulaminu? Ja nie wiem, w którym momencie trener pokazywał, bo akurat tej sytuacji nie widziałem, ale za zgubienie przez zawodnika deflektora nie ma wykluczenia. I tutaj byłem zupełnie spokojny, wiedząc o tym. Natomiast co do polewania toru, kierownik Cichoński zgłaszał oczywiście, że został polany tylko krawężnik. Niestety obyło się to bez żadnej reakcji sędziego. Na długo zapadną w naszej pamięci, no przejdą do historii. 58. Derby Ziemi Lubuskiej już za nami. Przejdą do historii i zapadną w pamięci przede wszystkim nie ze względu na przepiękną sportową rywalizację, jak zwykle w historii pojedynków zielonogórsko-gorzowskich, wspaniałą dramaturgię, a ze względu na drugi w historii rywalizacji obu zespołów remis. W kolejnej rundzie rywalizacji pierwszoligowej Stal Gorzów zremisowała z ZKŻ-tem Kronopol Zielona Góra 45-45. Najlepsza informacja dziś dla kibiców jest taka, że oba zespoły najpewniej spotkają się jeszcze co najmniej dwukrotnie już w fazie play-off. Łukasz Kotalla, dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu całej ekipy, która dziś przygotowała dla Państwa te relacje. Jednocześnie pragnę podziękować kibicom w Zielonej Górze, Nowej Soli i Gorzowie, jednocześnie zapraszając na kolejne sportowe emocje związane z rywalizacją obu lub